Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowuję przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, witam po dłuższej przerwie. Cieszę się, że jesteście, cieszę się waszą obecnością, tym, że znajdujecie dziś czas na wspólne świętowanie naszego odkupienia w Eucharystii. Cieszę się obecnością osób, które się odważyły tu razem z nami być. Są świeżo rozpalone po kursie Nowe Życie. Cieszymy się, że jesteście tu z nami i modlicie się razem z nami. Dziś Bóg tym słowem, które otrzymaliśmy w liturgii słowa, myślę, że najlepiej podsumowuje dla nas te dwa tygodnie formacji. Bo nie tylko pokazuje, co jest istotą i fundamentem realizacji tych dwóch przykazań, które dziś w świecie, w takim, jaki on ma kształt, w jakim żyjemy, wydają się być karkołomnym zadaniem. I można sobie powiedzieć, zatrzymać się, wyrwać z kontekstu te słowa, które dziś słyszeliśmy w Dziejach Apostolskich: nie nakładajmy na nich zbyt dużych ciężarów, i powiedzieć: Panie Boże, dobra, co z tego mogę z siebie zrzucić? Ale to czytanie pokazuje, co jest istotą, którą mają przyjąć. Ewangelia. Czyli Jezus Chrystus. Czyli ten, który doskonale na sobie wypełnia prawo. I naśladując Jego życie, nie ma szans, żebyśmy nie zrealizowali któregokolwiek z przykazań. I o tym słyszymy w Ewangelii. Dla osób, które są z nami pierwszy raz na Eucharystii, nie formowały się tymi dwoma tygodniami. Przez te dwa tygodnie rozważaliśmy szóste i siódme przykazanie. Czyli rozważaliśmy o tym, czym jest czystość i uczciwość, albo ja bym powiedział wolność. Wolność serca. I myślę, że słowa Ewangelii są świetną odpowiedzią, co jest fundamentem niezbędnym do zrealizowania tych dwóch przykazań. Dlatego uwaga, kazanie będzie rekordowo krótkie. Tylko 40 minut. Po pierwsze, do czystości, do tego, żeby nie potraktować kogoś przedmiotowo, nie użyć drugiego człowieka, co jest potrzebne? Miłość, trzeba tę osobę kochać. Wtedy dla nas będzie się liczyło jej szczęście, a pełnią szczęścia jest zbawienie. Więc będzie się dla nas liczyło najbardziej jej zbawienie. Jeżeli dojrzejemy do tego stopnia miłości, to będziemy widzieć szczęście tej drugiej osoby zawsze w darze zbawienia i to będzie dla nas najcenniejsze. Czyli pierwsze przykazanie omówione. Idziemy do drugiego. Tu przy tym pierwszym liczyło się, żeby kochać, a przy tym drugim liczy się doświadczenie bycia kochanym. Bo jak się czuje kochany przez kogoś, kto jest Bogiem, kto jest potężny, do kogo wszystko należy, to co mnie będzie obchodzić, co mam? Jak ten, co mnie kocha, ma wszystko? Nie? To nie daje wolności serca? Daje. Da się tak żyć? Nie wiem, jeszcze tego nie doświadczyłem, aż w takim stopniu. Próbuję. I dlatego, zobaczcie, Jezus nam mówi
o swojej niezwykłej relacji z Ojcem, co daje im wolność, co sprawia, że ich relacja jest czysta, bo my oczywiście tą czystość rozumiemy w przestrzeni najczęściej życia seksualnego tylko, ale ta czystość zaczyna się w ogóle właśnie w przestrzeni uczciwej relacji do drugiego człowieka, relacji miłości. Tego, że zawsze widzę w kimś kogoś, kogo mam kochać. To jest czystość, o której mówi nam Słowo Boże. I zobaczcie, to przykazanie niby mówi tylko o relacji miłości małżeńskiej, że ją ochrania, ale żeby ta relacja tak wyglądała, to gdzieś musi mieć to źródło. Czyli w kształtowaniu relacji z innymi. Czyli jeżeli mamy problem z czystością, jeżeli mamy problem w tej przestrzeni, to zobaczcie, że każde takie zachowanie można nazwać egoizmem. Wejście w pornografię, w masturbację, jakieś uciekanie myślami z małżeństwa w inne relacje. To wszystko ma źródło w jakimś takim zakorzenieniu, w jakimś egoizmie, albo tu też wychodzi przez to pycha. Jeżeli z czystością jest w nas problem, to myślę, że trzeba w tych przestrzeniach pracować. Żeby uczyć się kochać, żeby wychodzić z egoizmu, czyli uczyć się bezinteresownie coś robić, nawet zmuszać się do tego dla innych, żeby się przełamywać i wychodzić z takiego właśnie poczucia wyższości, z pychy, takiego niszczącego dla innych, że to moje jest najważniejsze i tylko moje się liczy. Jeżeli nauczymy się miłości ofiarnej, to czystość stanie się dla nas darem. Bo jeżeli rzeczywiście ona jest zdolnością do kochania, to jeżeli kochamy w sposób właśnie tak nieudolny, który nas zwraca tylko ku sobie, ku własnemu zadowoleniu, to znaczy, że odwróciliśmy się od miłości, którą jest Jezus Chrystus i się tej miłości nie uczymy od Niego. Bo jeżeli patrzymy na Niego, uczymy się Jego miłości, to zawsze to będzie miłość ofiarna. Zawsze to będzie właśnie miłość czysta, uczciwa, która szuka szczęścia osoby kochanej, która poszukuje zbawienia osoby kochanej. Jezus nazywa mnie pełnią szczęścia. Radość moja w was była. Przez co? Przez doświadczenie miłości. Jezus mówi, ta miłość w was się dokona przez realizację moich przykazań, mojego słowa. Dlaczego? No bo to jest bycie w Nim. Tak jak On jest w Ojcu. Realizacja Jego słowa. To jest wejście w Jego życie. Stać się Chrystusem, wejść w Jego sandały. I właśnie tak jak On opowiada o swojej relacji z Ojcem. I potrzebne nam też jest nie tylko do czystości serca ta relacja, ale właśnie do zbudowania w sobie takiego poczucia miłosnej zależności. Że moje szczęście zależy od tego, czy pozwalam, żeby moje życie zależało od Niego. Czyli to, co najtrudniejsze w miłości. Otworzyć się przed osobą, która mnie kocha, z tym, co we mnie trudne, bolesne, najgorsze. Żeby to doświadczenie, że w tym jestem kochany, zrodziło we mnie poczucie bezpieczeństwa. I to jest siła w różnych przeciwnościach, w różnych kryzysach. Właśnie zakorzenienie w miłości Boga, w tej relacji miłosnej, w której najpierw pozwalamy się kochać. Najpierw pozwalamy się kochać. Jak zmienimy tą kolejność, to zawsze ten pierwszy krok będzie zafałszowany, nie będzie już czysty. Pozwalam się kochać nie tylko, żeby się poczuć bezpiecznie, ale żeby nauczyć się kochać od Boga i tą miłość później przekazywać w relacjach z innymi. To nie jest proste doświadczenie, pozwolić się kochać. Właśnie po pierwsze, bo wymaga otwarcia. Wymaga pewnego rodzaju odarcia. Po drugie, zobaczcie, łatwo nam pomagać innym, a trudniej samemu poprosić o pomoc. Czyli
odarcie z pych. W pozwoleniu, żeby ktoś mnie kochał prawdę o mnie. Żebym przed kimś powiedział, jestem bezradny, jestem bezbronny przed Tobą. Dlaczego? Bo daję Ci prawdę o sobie. Czego się, dlaczego gramy na przykład, nie? W czasie, nie wiem, narzeczeństwa każdy prezentuje siebie od najlepszej strony, nie pokazując w ogóle słabości. I to robi się nieświadomie, nie? Dlaczego? No bo chcę się pokazać to najlepszą, to no daję Ci to, co najlepsze ze mnie. Ale się okazuje w tej małżeństwie, że o, razem z tym, co najlepsze, daję Ci też i to drugie. I to jest ważne, żeby umieć i jedno i drugie dawać w darze, w prawdziwej miłości. Tak to odbiera te wszystkie mechanizmy, rujnuje te wszystkie mechanizmy obrony. Stajemy się przed tą osobą wtedy bezbronni. Ale tu się dokonuje wtedy prawdziwą, wtedy pozwalamy się kochać. Wtedy wiemy, czujemy się kochani i nie mamy co do tego wątpliwości. Wiecie, dlaczego w innym przypadku nie? Bo sobie myślimy, a gdyby on się, a gdyby ona się dowiedziała o tym, co nie powiedziałem, to czy dalej by mnie kochała? Czy dalej by mnie kochała? I to jest właśnie to, jeśli będzie jakaś przestrzeń zafałszowania, niedopowiedzeń gry, to zawsze będzie takie poczucie, właśnie, no, czy na pewno ta miłość jest prawdziwa w takim razie, skoro ta osoba nie ma prawdy o mnie. Mieliście taki moment odarcia przed Bogiem? Ze wszystkich swoich mechanizmów obronnych, z wybielania siebie, z usprawiedliwiania. Z mówienia, no dobra, może trochę mi w tym pomogłeś. Czy takie poczucie bezradności totalnej, stanięcia przed Bogiem z tym wszystkim, to jest potrzebne. Do tego, żeby w końcu sobie móc powiedzieć, on mnie kocha, on kocha prawdę o mnie. On mnie w tym ocala. On mnie w tym zbawia. I to buduje w nas właśnie takie poczucie wolności, jeżeli tego doświadczamy, żeby z tą miłością wchodzić później w życie innych. Żeby swoją miłość do drugiego człowieka oczyszczać, żeby widzieć, co jest naszym egoizmem niszczącym drugiego człowieka, uprzedmiatawiającym go. Tego się wtedy wyzbywamy. To jest łaska, to jest dar. Czystość to jest dar. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie sobie wypracować. To jest dar, który rodzi się z bycia przy Bogu i tego, że pozwalamy się Bogu kochać. To jest dar, czystość serca, który przychodzi razem z miłością Boga, którą przyjmujemy w swoje życie. Nie ma takiej mocy na tym świecie, żeby walcząc o czystość wywalczyli ją sobie sami swoją sprawnością, walką z pokusami i tak dalej. Nie ma szans. Czystość może być tylko łaską, darem, wynikającym z tego, że walczy o bliskość bycia przy Bogu. O doświadczenie Jego miłości takie autentyczne. Pozwalam kochać prawdę o sobie. I ta miłość też rodzi właśnie nas do poczucia bezpieczeństwa. Bo doświadczamy, że nie da się tego nie doświadczyć, pozwalając się Bogu kochać, że to jest miłość, która mnie ochrania. Że to jest miłość, która walczy o mnie i daje mi wszystko, co zabezpiecza moje życie w perspektywie zbawienia. I taka perspektywa uwalnia serce od posiadania dóbr. W takim sensie, że to, co mam, traktuję jako dzierżawę. Chyba wam 100 razy już opowiadam tę historię o tym starym profesorze, który przyjmował ze względu na przyziębienie studentów na egzaminie w swoim mieszkaniu. Żeby już nie przeciągać sesji, to się tak umówili z nim, że no już jak jest tak przyziębiony, nie może przyjść na uczelnię, to oni przyjdą do niego. I jeden ze studentów wchodzi do jego mieszkania, patrzy, a tam jest jedno krzesełko, naprzeciwko drugie krzesełko, mały stolik i nic więcej, oprócz stosów książek poukładanych przy ścianach. W jednym rogu leży rozwinięty koc, na nim poduszka. Panie profesorze, gdzie są pana meble? W domu. Na ziemi jestem tylko przelotem.
To jest właśnie perspektywa odkrycia tego, że jesteśmy pielgrzymami, że tu nie jesteśmy u siebie. Dlatego jak tu macie takie doświadczenie, że o czegoś mi jeszcze brakuje, że nie czuję się jeszcze jak u siebie, to dobrze. To jest dobre doświadczenie uwalniające, które sprawia, że możemy szukać domu dalej. Że możemy odkrywać, że nasz dom, ten przeobfity we wszystko, jest w Boga. I to jest pierwsze poczucie wolności. Wtedy przyjmuję wszystko, co mam, jako dar, dany mi do zarządu. Pan Bóg, patrząc na to, na ile jestem w stanie to rozwinąć i pomnożyć, tak obficie mnie obdarzy. I jak ktoś przychodzi i prosi, żebym mu udzielił z tego, co mam, i daję, i sobie myślę, ale jestem hojny i dobry, to jest fałszywe myślenie. Bo daję coś, co do mnie nie należy. Daję coś, co jest ojca i dzieli między mnie i mojego brata czy siostrę, który prosi o pomoc. To ojciec udziela ze swojego w ten sposób, jeżeli mu na to pozwolę, przez swój sposób, nowy sposób myślenia o tym, co mam. Jeżeli przyjmę to tylko w zarząd. Zobaczcie, te wszystkie tragedie, załamania nerwowe, które towarzyszą, nie wiem, ktoś traci oszczędności, ktoś został oszukany i tak dalej. Jeżeli mam od tego wolne serce i to w ten sposób potraktuję. Dobra, niech Pan Bóg to zagospodaruje w życiu tej osoby, która mnie okradła na przykład. A ja zacznę od zera, bo w takim razie Pan Bóg chce dla mnie nowego początku. To nie jest doświadczenie wtedy niszczące, to mnie niszczy. Bo ja się nie boję, bo wiem, że tak jak ja kiedyś, jak miałem więcej, dawałem innym, to wiem, że w ten sam sposób Bóg się teraz o mnie zatroszczy. Bo tego doświadczyłem, kiedy mogłem i stać mnie na to było, żeby się dzielić z innymi. Znam serce Boga przez to. Dlatego niech doświadczenie Bożej miłości wypełnia wasze życie. Uwalnia was od lęku i daje wam czystą miłość do braci i siostry.